Po pierwsze, gratuluję zwyciężenia w konkursie Startupy dla utrzymania ruchu i remontów. Proszę mi powiedzieć, czy ta wygrana jest dla Was ważna? Dziękuję. Oczywiście ta wygrana jest dla nas bardzo ważna. No jest tutaj bardzo szerokie grono, bardzo dobre audytorium firm, które poszukują takich rozwiązań jak my. No a dodatkowo decyzja kapituły o tym, żeby przyznać nam akurat tą nagrodę, która zresztą też składa się tu z przedstawicieli przemysłu, no dodaje nam takiej wiarygodności. No i jest to na pewno dla nas bardzo ważna nagroda i daje nadzieję na nawiązanie jakichś tam przyszłych relacji biznesowych. A proszę mi powiedzieć, czym się Państwo zajmują i dlaczego jest to ważne? Więc my zajmujemy się tematyką predictive maintenance, czyli naszym głównym celem jest minimalizacja kosztów utrzymania technicznego oraz maksymalizacja zysków z produkcji i wykorzystujemy do tego takie bardzo zaawansowane rozwiązania IT bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji, głównie deep learning. Staramy się przewidywać awarie, staramy się znajdywać odpowiedzi na pytania, dlaczego do tych awarii w ogóle dochodzi. I jest to niezwykle istotne, ponieważ dzięki nam nasi klienci są w stanie zwiększać dyspozycyjność swoich instalacji, no i zwiększać zyski z produkcji i minimalizować straty oczywiście. A proszę powiedzieć, z jakimi klientami współpracujecie oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby dane rozwiązanie wdrożyć? Więc w chwili obecnej my współpracujemy przede wszystkim z energetyką, z chemią, z oil and gas, no i z manufacturingiem. Są to takie obszary przemysłu, które szukają tych rozwiązań z tego względu, że po pierwsze jest tam bardzo duża potrzeba optymalizacji różnych procesów i zachowania konkurencyjności poprzez tą minimalizację też swoich kosztów, a z drugiej strony są tam bardzo duże możliwości techniczne, w sensie te firmy posiadają już bardzo duże zbiory danych i posiadają też taką technologię, która umożliwia im wdrażanie w ogóle takich rozwiązań. Dlatego z tego punktu widzenia te branże są preferowane do tego, aby z nimi współpracować.